nastaje nowy dzień, a magazyn w Realbudzie przygotowuje się do wysyłek. To najlepsza pora, aby zacząć kręcić nowy odcinek Realbud testuje. Nie tak dawno do oferty naszych sklepów weszły produkty firmy Remers. Dziś przetestujemy flagowy produkt ich oferty, Remers MB2K, czyli elastyczną polimerową powłokę grubowarstwową. W opisie znajdziesz odnośnik do szczegółowych informacji. Ale do rzeczy. Nasz magazynier Jacek przygotował obiekt, na którym przetestujemy produkt MB2K. Jest to mały basen, w którym sprawdzimy uszczelniające właściwości powłoki. Czyż nie jest imponujący? Symulować on będzie ściany pionowe i poziome budynków, które pokrywa się hydroizolacją. Jak podkreślamy niemal w każdym naszym filmie, grunt to grunt. W tym przypadku do zagruntowania posłuży nam Kisol MB. Link w opisie. Dużym plusem prezentowanego rozwiązania jest fakt, że nie trzeba długo czekać. Kolejny krok możemy wykonać, jak tylko grunt się wchłonie. A oto gwiazda dzisiejszego odcinka. Remers MB2K. Jest to masa dwuskładnikowa. W wiaderku znajdziemy kilka porcji jednego i drugiego składnika, dzięki czemu nie musimy wyrabiać od razu wszystkiego. Najpierw w wiaderku ląduje część płynna, którą następnie traktujemy mieszadłem. Następnie trafia tam część sypka i łączymy oba składniki. Po dokładnym wymieszaniu powinniśmy zebrać ze ścianek wszelkie niezmieszane części i raz jeszcze przemieszać masę. Hydroizolacja Remers MB2K jest gotowa do użycia. W miejscach łączenia się ze sobą ścian pionowych i poziomych należy wykleić taśmę. Aby to zrobić, wykonujemy tak zwaną warstwę szczepną. Cienką warstwą pokrywamy powierzchnię betonu. Masę w narożnikach można uzupełnić i wygładzić pędzlem z twardym włosiem. Następnie wklejamy taśmę Remers. W narożnikach można użyć dedykowanych rozwiązań lub skorzystać z taśmy, z niej tworząc odpowiedni kształt. Taśma i narożniki są dostępne na realbud.com. Linki w opisie filmu. Aby docisnąć je do powierzchni ścianek, można posłużyć się wałkiem. Powłoka MB2K ma wielką zaletę montażową. Stwierdzić, czy jest sucha, można na oko. Konkretnie oznacza to, że podczas wysychania ciemnieje do koloru ciemnoszarego. Kiedy cała osiągnie ten kolor, możemy przystąpić do położenia pierwszej, właściwej warstwy Remers MB2K. Do tego celu może posłużyć specjalna paca, dzięki której zawsze osiągniemy jednakową, prawidłową grubość warstwy produktu na betonowej ściance. Jak to działa? Przez fabryczne wykonanie dystansów na jej krawędziach. Powstałe rowki możemy następnie wygładzić częścią całkowicie płaską. Paca również dostępna jest w naszej ofercie. Sami chyba wiecie, że przyda się nie tylko do wykonywania hydroizolacji Remers. Po nałożeniu pierwszej warstwy MB2K czekamy, aż z jasnoszarego jej kolor stanie się ciemnoszary. Następnie nakładamy drugą warstwę powłoki. Po jej wykonaniu, zgodnie z sugestią producenta, pozostawiliśmy nasz basen na czas około 1 tygodnia, by masa mogła dokładnie wyschnąć. Wróciliśmy na nasz magazynowy plan zdjęciowy, aby przeprowadzić test szczelności hydroizolacji wykonanej produktem Remers MB2K. A jak najlepiej to zrobić? Napełniając nasz basen wodą, pieczołowicie, dokładnie w każdy zakamarek, tak działa woda. Znajdzie nawet najmniejszą nieszczelność i ukaże się po drugiej stronie betonu, bloczków fundamentowych, silikatów, ceramiki czy suporeksu. Dlatego właśnie stosujemy hydroizolację, aby ściany i fundamenty naszych budynków były przed nią chronione. Po zalaniu naszej konstrukcji pracę zaczął wykonywać czas. Przez 10 następnych dni sprawdzaliśmy, czy na zewnętrznych ściankach i miejscach łączeń z płytą podstawy pokaże się choć kropla wody. Próżne nasze nadzieje. Ścianki były całkowicie suche. Przez 10 dni jedyna woda po zewnętrznej stronie betonowych ścianek znajdowała się w plecaku kamerzysty.
Nasz test dowiódł tego, co deklaruje producent. Remers MB2K to doskonała hydroizolacja, dzięki której Twój budynek będzie całkowicie odporny na działanie wód gruntowych. Produkt otrzymuje od nas certyfikat RealBud Poleca. Gorąco polecamy jego użycie, jest niezwykle elastyczny, wdzięczny w obróbce, szybko wysycha i tworzy szczelną warstwę. A my zapraszamy Cię na stronę www.realbud.com, gdzie zaopatrzysz się w potrzebne Ci produkty oraz narzędzia. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco. Jesteśmy też na Spotify.